Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę Fallout Sonora. Jesteśmy w San Bramin, pomagamy zawrzeć sojusz z Rangersami, tak przynajmniej chciałby wódz Geronimo. Ale po drodze oczywiście jeszcze rozmawiamy ze wszystkimi, odkrywamy nowe rzeczy i może zrobimy jakieś zadanka dla miejscowej ludności. Chętnie. Z wszystkimi już tutaj rozmawiałem, jeden koleś jeszcze jest chory, ale już go nie uleczę, bo nie mam toreb. Zatrucia się nie boimy. Która godzina? Może poczekamy, nie? Ciemno jak w dupie. Czas nas już nie goni. Długo czekać nie trzeba, do 8. Jeszcze trochę zatruty, ale to... damy radę. Także pogadajmy z wszystkimi, zobaczmy czy możemy jeszcze coś zdziałać. Nasze plemię jest lepsze niż twoje. W ogóle jakieś sprawy mają z Donaldem, czemu on z Gidą biega? Może mu się popsuł ten pistolet? Też się tak zastanawiałem, bo zmienił. No bo je ma. Nie, działa, tylko coś postanowił sobie poświrować chyba. Tak, tylko sprawdzałem. Bo chyba jest opcja, mógł mu się tam zawsze zepsuć na przykład ten pistolet, nie? No to nas przeda, no daj. Okej, poczekaj minutę. Kim jesteś, misjonarzem? Wódz Geronimo wysłał mnie do ciebie. Jak mogę ci pomóc? To już dodatkowa para rąk i nóg zawsze się przyda. Raport komandosie. Wysłano mnie do San Bramin, żeby przywrócić tu porządek. Plemię próbuje bronić swojej wolności i niezależności przed Imperium Phoenix. Sytuacja jest trudna i w każdej chwili może zmienić się z lokalnych potyczek w stan prawdziwej wojny. Kompania Phoenix przybyła ze wschodu, rozbili obóz w pobliżu Pueblo i próbują przepędzić plemię. Mówią, że chcą zawrzeć z nimi umowę handlową, ale to kompletny nonsens. Co się stało? Żadne imperium w historii nie było uprzejme wobec tubylców podczas swojej ekspansji. Jak tylko sojusz zostanie zawarty, plemię zostanie rozbrojone, a braminy zostaną rozdzielone między tych, którzy będą posłuszni woli cesarza. Phoenix nie można ufać. Ta banda poszukiwaczy przygód i bandytów. Mieszkańcy po prostu nie znają innego życia. Plemię posterzy od pokoleń tworzy własną kulturę i tradycje. Nie może ich zniszczyć jakiś chciwy bogacz z miasta. Rozumiem, czyli chcesz pozbyć się misjonarzy, żeby wrócili do miasta. Nasze siły są nierówne, jeśli chodzi o przystąpienie do otwartej bitwy. W obrębie plemienia dojrzewa rozłam, który Phoenix wywołał wśród młodzieży. Pomóż mi przygotować drużynę do wypędzenia misjonarzy. Musimy upatrzeć rannych i doprowadzić syna wodza Chato do zmiany jego myślenia. Zobacz co da się zrobić. To jest Rangers, no właśnie. Okej, już jestem przeciążony w sumie. Akurat tej dzidy to nie potrzebuję, do szczęścia. Mają taki sklep? Zobaczcie co ci rozwinięci ludzie przynieśli nam razem ze swoim postępem.
Byliśmy zwartą społecznością, ale czciciele ognia przynieśli nam egoizm. Wierzyliśmy w jedynego Boga, ale nauczyli nas spierać się o religię. Chcieliśmy dobra dla naszych współplemieńców, ale klany ponownie wkroczyły na ścieżkę wrogości. Phoenix nauczyło nas handlować braminami jak przedmiotami, chociaż te zwierzęta są święte. Jak długo jeszcze obcy będą niszczyć nasze fundamenty? Ile więcej konfliktów w plemieniu wywołają przez samo pojawienie się na naszych ziemiach? Teraz spójrzcie na Chato. Nauczył się od karawan czytać pogańskie teksty. Czytać! Wzywa do wymiany braminów na bezduszne obce technologie. On i jego przyjaciele chcą zamienić naszą wolność na sojusz z Phoenix. Chcą oddać Pueblo w ręce misjonarzy. Spójrzcie na te pogańskie rzeczy, książki, technologie, wątpliwe i niebezpieczne substancje. Zawsze je odrzucaliśmy, ponieważ są niebezpieczne, a nie ma nic cenniejszego niż życie plemienia i braminów. A teraz Chato wraz ze swoimi towarzyszami zbiera pogańskie talizmany i próbuje je czytać. Mroczny bramin zawładnął umysłami naszych dzieci. To jest nasza przyszłość, kiedy upadliśmy tak nisko, że nawet młodzież wystąpiła przeciwko plemieniu. To wina misjonarzy, wypędźmy ich, Pueblo musi pozostać nasze. Och, widzę nieznajomego w Pueblo. Kim jesteś? Co robisz w obcym plemieniu? Idę do wodza w imieniu Willi. Nana poręczyła za mnie. Ach, braminie boskiego odpoczynku, jeśli Nana wpuszcza nieznajomego, musi być ku temu jakiś powód. Okej, wejdź. Ale pamiętaj, że nic nie ukryje się przed moim orlim okiem. Będę obserwował każdy twój krok w Pueblo. Do zobaczenia, Mangas. Pozdrowienia nieznajome. Mam nadzieję, że przybywasz do nas w dobrych intencjach. Kim jesteś i co to za miejsce? Jestem Roni, a to moja garbarnia. Wygląda na to, że się tu osiedliłeś, Roni. Masz rację, wcześniej również podróżowałem po pustyni Sonora i zaganiałem braminy jak reszta. A teraz siedzę tutaj i przygotowuję skóry dla moich współplemieńców i na sprzedaż. Masz ważną pracę, Roni. Pozdrowienia. Czym handlujesz? Wykonuję różne przedmioty ze skóry braminów, ale są używane głównie przez członków plemienia. Nie robię już interesów z Phoenix i jego koloniami. Z obcymi tylko strażnicy mogą liczyć na wyjątki. Z obcych. Jaki jest problem z Phoenix? Przez jakiś czas pokojowo koegzystowaliśmy, ale w ciągu ostatnich kilku lat biali ludzie z bronią przybyli z wielkiego miasta, aby nas ujarzmić lub odebrać nam to, co należy do nas. Plemię nie zamierza tego tolerować. Kogo popierasz w tej sprawie? Trudno mi powiedzieć, do tej pory Rangersi dobrze nas traktowali, ale podejrzewam, że nie mają czystych intencji. W końcu mają własne interesy w tym konflikcie. W tym samym czasie żyliśmy w pokoju z Phoenix przez długi czas i aktywnie handlowaliśmy z nim, dopóki nasze stosunki się nie zepsuły. Phoenix dałoby nam więcej możliwości, gdyby nie chciwy tyran, który nim rządzi. Rozumiem. Chciałem zobaczyć twoje towary, mogę? Nie handlujesz z obcymi, dopóki wojna się nie skończy. Tak zdecydował lider Geronimo. Czy nie jestem godny zaufania, Roni? Przepraszam, ale wódz wie lepiej. Aha, czyli nie pokaże mi swoich towarów po prostu. Na pewno w porządku. No dobra, jak nie, to nie. Ale jeszcze zagadajmy. Jakie przedmioty produkujesz? Ubrania, paski, torby i nie tylko. Robię też zbroję dla Rangersów. Mówisz, że masz dobre stosunki z Rangersami. Jak to? Pomagają nam stawiać opór najeźdźcom z Phoenix i zawsze byli dobrymi klientami w mojej garbarni. Rozumiem. Daj spokój, jesteśmy sąsiadami, a nie obcymi. Dobra, on na razie nie. Dobra, otworzę przede mną sklep, jak załatwię sprawę wystarczająco, żeby wódz był zadowolony. Rozejrzymy się jeszcze. Czego chcesz? Co tu tak pachnie? Przygotowuję podroby braminów. Ręce przy sobie. Nie pozwolę ci nawet wylizać talerza. Spadaj. Okej. I tak już w sumie nic nie uniosę. W sumie mogę dać temu, ale lepiej będzie sprzedać po prostu graty.
Mamy questów, zadań. Także jak widzimy, tutaj przybywają tak zwani misjonarze z Phoenix. Wiadomo, znaczy teraz Aaron jest pokonany, ale jakby sprawy mają się tak jakby w takim kierunku, że jest taka sytuacja, że jest jakby pomiędzy, no nie? Na zasadzie Aaron nie żyje, ale sprawy jeszcze są takie, jakie były za Aarona. Dopiero ta zmiana zostanie wprowadzona przez Matiasa tego i ten ruch oporu. Także tak jakby wszystko to, co Aaron wprowadził, na razie działa, no nie? I to jest okej, okay, ma sens. Ja tam szukałem oczywiście tego Markusa już w środku, ale no trzeba właśnie pamiętać, że tutaj są pewne sprawy powiązane z tym całym zakonem za Aarona i one po prostu mają swoje jeszcze konsekwencje, które działają do tej pory, no nie? Ta zmiana jeszcze nie nastąpiła. I to ma sens. Także na tą chwilę, jakby to powiedzieć, traktujemy Czcicieli Ognia jako dalej ten sam twór, którym był wcześniej, zanim pokonaliśmy Aarona, bo jeszcze tam się nic nie zmieniło, jeszcze te wszystkie jakby macki ośmiornicy tej, które zostały wypuszczone, one cały czas działają tak, jak to zostało ustalone przez Aarona, więc przybywają misjonarze tutaj do tego plemienia niby zawrzeć sojusz. Wiadomo, nikt nie jest na tyle głupi, żeby im uwierzyć, ale są jeszcze Rangersi, którzy podobno traktowali plemię dobrze. Jeszcze z nimi nie rozmawialiśmy. Tutaj jeden z nich nawet przyszedł i próbuje zebrać ekipę do wypędzenia po prostu siłą tych misjonarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie się jeszcze rozglądamy. Szukamy questów, szukamy zadań, a później pójdziemy do Rangersów albo do sklepu. Najpierw zobaczymy jeszcze. Tak to widzę. Wiedziałem, że kiedyś tu przyjdziesz. Masz smutną historię. Skąd wiesz? Widzę dużo. Mówi mi o tym krew świętego zwierzęcia. Nazywam się Lozen. Więc czytasz krew braminów, czy coś? Widzę przyszłość i przeszłość. Nazywaj to jak chcesz. Pokaż mi ręce. Spojrzę też i na twoją przyszłość. Okej, spójrz. Nadchodzą duże zmiany i widzę, że będziesz w samym ich centrum, ale muszę wykonać pełen rytuał, aby poznać szczegóły. Okej, łapię. Co jest do tego potrzebne? Musisz rozstać się z czymś, co jest dla ciebie cenne. Możesz nawet oddać mi swoje kapsle. Jedynie w obliczu straty odsłaniają się najgłębsze linie życia. Najprostszy wałek na świecie. Daj mi kasę, to ci z ręki wywróżę, jaka przyszłość czeka. Największa ściema, najbardziej standardowa ściema na świecie. Ale my się damy nabrać tak, żeby zobaczyć po prostu, co będzie, nie? Oto 100 kapsli. Powiedz mi, co widzisz. Chcę wiedzieć wszystko. Wykonuję skomplikowany rytuał na krwi świętego zwierzęcia. Zaczynam widzieć, tak. Co widzisz? Widzę ludzi z gwiazdami na czołach i ludzi, którzy tworzą ogień mocą myśli naprzeciw nich. Chcą się zniszczyć, a ty jesteś między nimi na linii ognia. Nie brzmi to dobrze. Ale boski bramin nie pozwoli ci umrzeć w tej bitwie. Masz swój własny cel. Nie daj się zwieść. Czeka na ciebie wielka misja, wspaniała. To było dość interesujące, ale jak mam to wszystko rozumieć? Pomyśl o tym, co mówię. Boski bramin nie udziela bezpośrednich instrukcji. Wskazuje jedynie obrazy, które trzeba umieć czytać. Ten czas może jeszcze nie nadszedł. Kiedy twoje serce i umysł się otworzą, zrozumiesz to. Dziękuję, Loden. Twoje słowa inspirują na dalszej ścieżce. Znaczy mówiąc, straciliśmy 100 kapsli za kocopą, ale dostaliśmy doświadczenie. Wow. Standardowe rzeczy. Dobra, Donald. Bo nic nic nie uniesę, nic. Masz te glizdy. Może masz to na razie. Chuj to waży w sumie. Masz. Później to cię wezmę i sprzedam. Dobra.
To też jest na sprzedaż, to zabiorę oprócz kaloszy. Mięso jako leczenie, no zawsze coś. Witaj, wędrowcze, jestem Seed, kupiec. Wygląda na to, że oboje utknęliśmy w tej dziurze, prawda? Miałem tutaj interesy, ale wkrótce mnie tu nie będzie. Interesy mówisz, w porządku, ale nawet jeśli masz dobre stosunki z ludem Pueblo, plemiona na pustkowiach nie są tak przyjazne. Czy myślisz, że możesz bezpiecznie chodzić po ich ziemiach? Czy masz jakąś propozycję? O tak, przygotowuję karawanę do powrotu do Phoenix. Mam niewielu ludzi, a droga stała się wyboista z powodu sprzeczek z misjonarzami. Obawiam się, że jak tylko wyjdziemy z Pueblo, dzicy będą chcieli nas powstrzymać. Potrzebuję większego wsparcia. Płacę 500 kapsli za podróż do Phoenix. Pojedziesz z nami? Czy będziemy musieli walczyć? Możliwe. Co wiezie twoja karawana? Różne dzikie przybory, galanterie, skórzone suszone mięso. Miałem też szczęście, że mogłem targować się z Genaro o kilku braminów. Za żywego bramina w mieście płacą fortunę. Wchodzę w to. Miło cię widzieć w zespole. Przygotuj się do drogi i wróć do mnie. A handel? Nie. Obyśmy skoczyli po prostu do sklepu, ale to poczekam. Poczekaj chwilę, jeszcze się tu rozejrzę. Będziemy mieli po prostu obronę karawany pewnie. I od razu do sklepu w Phoenix w takim razie pójdziemy. Skoro tu nic nie sprzedamy. Pozdrowienia dla ciebie i twojego plemienia. Czy to o tobie szepczą ludzie w San Bramin? Nie wiem, jak cię traktować, ale nie sprzeciwiam się twojej obecności. Uszczęśliwiłeś mnie, staruszku. Często robię interesy z obcymi ze wschodu, w przeciwieństwie do reszty klanów w plemieniu. Czas pokaże, czy można ci zaufać. Dzięki za gościnę. Widzę, że nie zamierzasz jeszcze opuścić Pueblo. Co cię tu trzyma? Opowiedz mi o sobie. Jestem starszym z zachodnich klanów naszego plemienia. Mam na imię Genaro. Witaj, starszy Genaro. W willi krążyły plotki o pasących się bydłach w Vaqueros. Te historie spowodowały wiele zamieszania. Jak oswoiłeś te wściekłe braminy? Nie zawsze takie były. Kilka pokoleń temu braminy były zwykłymi zwierzętami domowymi. Legendy mówią, że niebo ukarało ludzi za ich przewinienia, doprowadzając zwierzęta do szaleństwa. Kontynuuj, szamanie Genaro. Braminy rozproszone po pustyni odmówiły powrotu do swoich domów i ukrywały się przed ludźmi. Ich temperament stał się dziki, ale nasi przodkowie zachowali kilka braminów poprzez modlitwy i ofiary składane boskiemu braminowi. Dlaczego bramin potrzebuje drugiej głowy? Wzrusza ramionami ze zdziwieniem. Drogi boskiego bramina są nieodgadnione, ale wierzę, że w ten sposób dwa braminy połączyły się w jedno ciało, aby zapewnić sobie lepszą ochronę przed ludźmi i zwierzętami. Ma to sens. Za pomocą dwóch głów łatwiej jest śledzić sytuację. Czy mogę kupić bramina? Rozejrzyj się. Z powodu wojny czasowo zawiesiliśmy handel braminami oraz ich mięsem i skórami. Szkoda, czy możemy porozmawiać o czymś innym? Można prosić, żeby poprosił sojusz z misjonarzami, ale nie chcę. Handel. Coś tu ma. Antidotum. 15 zeta. Do zobaczenia, Genaro. Będzie nazywał Genaro. Był taki piłkarz, Genaro Gattuso. Chlańsko, tequila, ktoś się zakopał.
To może skoczymy faktycznie z tą karawaną, tylko się podleczę. Można się podleczyć tym. No bo tu chyba wszystko, to byśmy do Rangersów musieli cisnąć. Chyba, że jeszcze były jakieś kurde odnogi. Ale to sprawdzimy na mapie. Jest ten Chato w sumie, o którym wszyscy mówią. Mangas w końcu stanął za mną. Prawdopodobnie wydaje ci się to szalone. Nie myśl, że wszyscy tacy jesteśmy. Ten stary człowiek zwariował. Kim jesteś? Nazywam się Chato. Jestem wojownikiem swojego plemienia. Cześć, Chato. Dlaczego ten starzec się tak na ciebie wściekł? Manga zdecydował, że jako szaman może mówić każdemu, co jest dobre, a co złe. Dlaczego nie mogę sam o tym decydować? Ja też jestem przyszłym liderem. Przyszłym, a kto jest nim teraz? Mój ojciec, naczelny Geronimo. Prawdopodobnie słyszałeś o nim, jest legendą. To on zebrał plemię i założył San Bramin. Pozostali przywódcy czasami zazdroszczą, że nie zajęli jego miejsca. Więc co zamierzasz zrobić, gdy zostaniesz głową plemienia? Do diabła ze starymi tradycjami i tą niekończącą się wojną. Musimy zawrzeć pokój z Phoenix dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej przyszłości. Taki sojusz dałby nam wiele możliwości. Spójrz na broń obcych, na nowe przedmioty do pracy. Sama komunikacja radiowa jest wiele warta. Rozwiń tę myśl. Co dają nam Rangersi? Chronią nas tylko przed bandytami i niebezpiecznymi bestiami. Wspiera mnie wielu młodych ludzi. Jesteśmy zmęczeni starymi ludźmi i ich radami. Prowadzą nas na wojnę. Nadszedł czas, aby plemię się zmieniło. Masz wielkie ambicje, chłopcze. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Do zobaczenia. Właśnie sęk w tym, że jeszcze z Rangersami nie rozmawialiśmy, ale ja rozumiem to, że on widzi, kurde, że z Phoenix przychodzi postęp po prostu i to jest dobry postęp pod względem technologii, ale problem w tym, że oni dadzą namiastkę tej technologii temu plemieniu i się ich pozbędą, zniewolą i tak dalej, bo wiem, bo byłem w Phoenix. O co chodzi z tym konfliktem z obcymi? Przynoszą zamieszanie i niezgodę plemieniu. Ich bezduszne technologie są sprzeczne z naszymi przymierzami. A swoją bronią obcy próbują nas podbić i zmusić do pracy. No tak, on ma rację. Nawet ognista woda stała się przedmiotem sporu. Zamieszanie i niezgoda? Kto jest przeciwko komu? Misjonarze z Phoenix chcą sojuszy i miejsca w pobliżu Pueblo. Młodzież powtarza ich słowa, reszta odpędza. Jaką broń mają osoby postronne? Obcy mają broń palną i ciężkie metalowe zbroje. Nie możemy stawić czoła takiej armii w otwartej walce za pomocą naszych włóczni. Tylko spryt i znajomość pustkowi pomagają nam walczyć z tak potężnym wrogiem. O jakiej bezdusznej technologii mówisz? Stare rzeczy, których moc pochodzi z innych starych rzeczy. Nazywacie to zasilaniem i promieniowaniem. Przez długi czas żadne plemienie nie odważyło się nawet dotykać tych rzeczy, a teraz Phoenix i Tucson robią je równie łatwo i zręcznie, jak my robimy torby ze skóry braminów. O co chodzi z tą wodą ognistą? Ten gorzki i śmierdzący płyn dotarł do nas z Phoenix. Ogłupia twoją głowę jak mroczny bramin. Ci, którzy piją tę wodę, robią dziwne rzeczy. Próbuję spalić wszystkie znalezione materiały, ale na próżno. Dopóki Phoenix nie przestanie produkować i sprzedawać tego napoju plemieniu, będziemy mieli tu ciągły problem z tą wodą. Phoenix musi być źródło bimbru. Szukałem kogoś, kto by znalazł i zniszczył tę aparaturę przez długi czas. Bez tej tekili naszemu plemieniu będzie łatwiej stawić opór obcym. Zrób to, ochoni cię wynagrodzę. A byliśmy tam w kasynie, pod kasynem, nie? Okej, zrobię to. Złożę ofiary boskiemu braminowi, aby cię prowadził i chronił po drodze. Powodzenia. Do zobaczenia, szamanie. W sumie dał nam kolejne zadanie przez to. Tu chciałem zobaczyć, czy jeszcze gdzieś nie można dalej iść. Tak, żeby wszystko sprawdzić, zanim wyruszymy. Dawno nie zapisywałem. Okej, tutaj nie ma drogi dalej. Czekajcie, napiję się.
Wiesz, Mangas poprosił mnie o zniszczenie destylarni Bimbrów w Phoenix. Co on sobie myśli? Szaman nie może tak po prostu pozbawić nas wszystkich przyjemności. Nikomu się to nie spodoba, a Mangas nie może decydować za wszystkie klany naraz. Nie jest najwyższym wodzem. No w sumie tak. Więc sprzeciwiasz się propozycji Mangasa? To sprawa każdego, nie tylko lidera. Zamiast spełniać kaprysy tego zrzędliwego starca, lepiej przynieś mi pudełko alkoholu z Phoenix. Znajdę dla niego zastosowanie podczas obchodów Dnia Słońca. Co to za problem samemu zdobyć alkohol? Nie wiesz, że zerwaliśmy wszystkie umowy z Phoenix z powodu wojny. Oczywiście wiemy też, jak zrobić bimber z kaktusów, ale do prawdziwej tekili z miasta nie da się tego porównać. Aha, czyli oni mieli swój alkohol tak czy siak. Ile butelek potrzebujesz? 10 butelek tekili i taką samą liczbę butelek piwa. Okej, pomyślę, którego z was poprzeć w tej sprawie. Jest dla ludzi, nie? A co ty jeszcze powiesz? Już przeklikuję, bo to było, nie? Czato i inni chłopcy zbierali zakazane przedmioty, znalazłem je i zamierzam je spalić, aby inni nie poszli w ich ślady i nie próbuj przynosić tam nowych, to nie twoja sprawa, obcy. Ale co jest nie tak z tymi starymi rzeczami? Wędrujemy po pustyni, żyjemy z tego, co daje nam pustynia. Jedyną cenną rzeczą są nasi ludzie i nasze stada. Nie ma potrzeby, aby młodzi ludzie przywiązywali się do rzeczy starego świata. Są one bezużyteczne i niepewne. Cokolwiek, czy mogę zabrać te rzeczy? Nie obchodzi mnie, co się stanie z tymi pogańskimi talizmanami. O wiele ważniejsze jest nauczanie apostatów, lekcji i pokazanie innym prawdy, ale w sumie chciałbym skorzystać z wymiany, jeśli naprawdę masz coś do zaoferowania. Myślę, że możemy się dogadać. Okej, czyli on ma tutaj tą tequilę. Książki do biblioteki. A most impaki. No to i tak wymiana będzie przecież taka zwykła, nie? I też krzyczy 200 prawie za steampaka. Ja pierdolę. Co za koleż. To amunicja i tak na sprzedaż będzie. To. I jedną łopatę. Ten chciał po 10 tequili i 10 piwa. No to w tej bimbrowni może tam można pod spodem wytworzyć. W sumie no to tak jakieś te, właśnie warto, jak widzimy, no po kilka razy nawet z ludźmi porozmawiać, jak widzicie, no bo ja pogadałem raz, potem dobrze wróciłem i jeszcze raz pogadałem. Te nowe opcje, które się pojawiają, nie? Witaj wędrowcze, że poczułeś się urażony przez miejscowych? Powiedz mi, jeśli ktoś nie toleruje twojej obecności. Czato nie są, nie, czato wodzowie strażnicy nie są zadowoleni z ciebie i twojego ludu. Wiem, w przeciwnym razie nie musiałbym walczyć w tej wojnie. Wodzowie się mylą, plemię musi się zmienić, ponieważ świat się zmienił. W przeciwnym razie plemię nie przetrwa. No nie mam zamiaru się z nim kłócić, bo on ma rację, tylko że problem jest taki, że akurat pcha się w pułapkę, no nie, z tym Phoenix. Ale z postępem mają rację. No i właśnie jak się pogadało jeszcze trochę więcej z tym szamanem, no to wychodzi na to, że on... Znaczy on już od początku nie miał racji, ale jeszcze bardziej nie ma racji. Dobrze, że pogadaliśmy też ze sklepikarzem na temat alkoholu. Się okazuje, że zamiast pozbawiać tych ludzi alkoholu, którzy i tak sobie jakiś tam wytwarzali, tylko że chujowy, to...
To możemy po prostu mu to przynieść. Dobra, w takim razie chyba wyruszymy z karawaną. No to ja mówię, no dlatego też możliwe, że będę omijał niektóre rzeczy, bo nie pamiętam już z kim gadałem i po ile razy nawet, nie? Dlatego zawsze też jakieś podpowiedzi to są mile widziane rzeczy ogólnie. Wyruszymy z karawaną do Phoenix, zobaczymy co zdarzy się po drodze w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.